Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Czy dziewczyny, czy chłopaki. Obiecaliśmy i zrobimy. Co zrobimy, Robert? Zrobimy dzisiaj steka z sosem pieprzowym, pire truflowym i warzywami z grilla. Czyli klasyk, klasyków, najlepsze, co można znaleźć w restauracyjnej karcie. Zapraszamy. Robert. Obiecaliśmy, właściwie ty obiecałeś, znaczy ja obiecałam, ale wiedziałam, że ty zrobisz steka dla mężczyzny, dla prawdziwego mężczyzny, takiego jak w najlepszej restauracji. Mhm. A że ja nie umiem go zrobić, bo nikt nie jest idealny, a ty robisz to świetnie, to zdradzimy wszystkie sekrety. Tak, tylko obiecałem, trzeba zrobić, tak. Więc zabieramy się. Mamy dwa różne kawałki mięsa, w zależności co kto lubi, tak? Rozbew. I polędwicę wołową. Rozbew ja preferuję ze względu na tłuszczyk, tak? Bo jednak on jest smaczny, cała. To ja polędwicę, ze względu na brak tłuszczu. Domyślam się. To i co? Tak, podamy go z pire ziemniaczano-truflowym. Ugotowałam osobiście ziemniaki, w sensie upiekłam, dlatego taki kolor. To jest jedyna rzecz, jaka dzisiaj będzie z moim udziałem. Tak, warzywa, które zgrillujemy i zrobimy sos pieprzowy, też tak jak obiecaliśmy. Klasyk. Sos pieprzowy. Piurę ziemniaczane. A propos piurę ziemniaczanego i ziemniaków, to chcę Wam powiedzieć, że kiedyś była taka Francuzka, która, oczywiście Francuzi debatują na temat jedzenia i ona powiedziała, kobiety, jeżeli chcecie ugościć mężczyznę i wzbudzić w nim uczucia, musicie zrobić piurę ziemniaczane. Czy to prawda, Robert, czy ty? Ja nie wiem, ale bardzo lubię, także... No, widzicie? Rada starszych wie lepiej. Dobra, to co, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, żeby zaczęliśmy już dawno, tak? Tak. Wyjęliśmy dużo wcześniej mięso, żeby... Mięso musi złapać temperaturę. Najlepiej taką pokojową. No pokojową, zależy kto ile ma w pokoju też. Wielu ludziom zależy na czasie. Więc taki kawałek mięsa, no trzeba było robić około 30-40 minut, nawet więcej. Długo. Bez pieca na samej patelni. Tak. Ja proponuję, żeby go troszeczkę przyspieszyć. Mhm. Zrobimy z niego tak zwanego butterfly'a, czyli motylka. Przetniemy go w połowie, ale nie do końca, zostawiając tak, myślę, z 5 mm. Tak, czyli prawie. Prawie, docinamy, staramy się to zrobić równo i rozłożymy go sobie. I jeszcze mamy taki ładny kawałek. A, piękny, no teraz rozumiem. Steka. Czyli posłuchaj, czyli tak, czy ważny jest kierunek, jak tniemy to mięso? Tak, w poprzek włókien. W poprzek włókien. Zawsze w poprzek włókien. Niestety przy tym daniu Maron będzie zawsze obecny na nagraniu, bo on tu czeka na tego steka. Ale wybaczycie nam, ja go tutaj będę gonić, tak. Sio. Dobra, czyli tu jeszcze jedną stronę mamy niezamarynowaną. To jest tylko pieprz gruby młotkowany, trochę rozmarynu. Soli jeszcze nie ma? Soli jeszcze nie ma. Ja sól preferuję na końcu. Dobrze. I teraz tak. I to odstawiamy. Im on dłużej sobie tutaj czeka. Czeka, tym jest lepiej. Dobra. Zajmiemy się pire. Ono najdłużej będzie nam trzymało temperaturę. Dodamy do nich pastę truflową. To nie jest odcinek z lokowaniem, ale gdzie taką pastę truflową najlepiej kupić? Dziewczyny o to zapytają. Myślę, że w większych marketach, hurtowniach, do których też... No, ale duży market. Duży market. Tak. Jak nie macie pasty truflowej, to oliwa też jest oliwa fajna, też więc na oliwie super. Też sprawdźcie, czy nie ma oliwy truflowej. Dobra. Dodajemy śmietankę. Mhm. Ona nam się podgrzeje, wrzucimy chwilę temu wyjęte ziemniaki. Mhm. One się będą dobrze ubijały. Wiadomo, że z takich, które wystygły, będzie nam ciężej czyli je rozwieść. Im ciepłe ziemniaki lepsze. Im świeższe, tym lepsze. Tak. Dobra, mamy sól. Boże, samym piórem mogłabym się żywić. I teraz tak, to nie będzie lekkie, od razu mówię. Co nie będzie lekkie, ale będzie pyszne. Ale będzie pyszne. Kto w walentynki zastanawia się lekkie, nielekkie, pyszne? Zrobione od serca, tak. Z atencją, to jest najważniejsze. Jak święta. Nie wiem jak szefowo, ale ja to wolę takie rzadsze pire. Jak każde pióro. Ziemniak, tak? To jest, wiesz, ziemniak. Ja właściwie tą walentynkową kolację powinnam zjeść z ziemniakiem naprzeciwko, bo on jest moją największą miłością. Żartuję oczywiście, takie kulinarne żarty. Ja uwielbiam ziemniaczki, po prostu uwielbiam. Dodamy masła. Tak, bardzo dobrze dodamy masła. Tak, bo lepsze od masła jest więcej masła. Moja babcia takie pióre robiła, właśnie takie. Się nikt nad niczym nie zastanawia.
i się to masełko jeszcze roztapiało. No, jeszcze troszeczkę do śmietanki. Śmietana mamy 30%. 30%. Można użyć też mleka, jeżeli ktoś tak już tak w połączeniu z masłem, żeby komuś nie było za ciężko. Pasta truflowa. No, to już szefowa doda pastę truflową. Pastę truflową, tak? Tak. No dobrze, bo zamyśliłam pomarańczowa. Się. Tak. Ja to kocham. Tyle? Śmiało, ja też lubię. Także. Nawet? Jeszcze? Nie. Zobaczymy. Spróbujemy. No już zapach jest nieziemski. O Jezus, pachnie po prostu jak we Włoszech. Aczkolwiek to jest fajne, że teraz możemy sobie wszystko zaserwować u nas w kraju. Ciekawe, czy Maron by znalazł trufle. Maron? Oczywiście. Nie powiem, co ja robię, przez co zna zapach trufli. Ponieważ czasem wieczorkiem jemy sobie szyneczkę z truflami i one z Lolką jak oboje, tylko wyczują zapach trufli, to natychmiast lecą, więc jestem ciekawa. Lola już patrzy. Próbujemy. Maron śpi. Poczekaj, ja mam tu swoją muchę. I? Zdecydowanie jeszcze. Zgadzam się. No i dobra. Powinno być ok. Dobra. W międzyczasie możemy zamarynować warzywa do grillowania. Dobrze. Czyli oliwa. Marchewki. 4 nam akurat powinny starczyć. Gdzie dorzućmy? Tutaj do miski do marynowania. Tak. Groszek cukrowy. Co jeszcze tu mamy? Cukinię. Paprykę. Cebulkę dorzucimy? Czy nie? Tak. Cebulki, kawałek szalotki, taką poskubaną. Bardzo dobra. To nawet już przygotowałem, także. Bardzo dobrze. Mniejsze kawałki, dobra. Mniejsze kawałki. Mhm. Czosnek sobie zostawię. Tak. Mogę trochę wsiekać tam do środka. Więc. Dobra. Czyli oliwa? Oliwa z oliwek, sól, pieprz i rozmaryn, tymianek. Czyli tu sobie to marynujemy. Tak. Możemy dodać kawałek czosnku. Dobra. Ewentualnie. Soli nie dodam. Soli? Tak, trzeba. Jezu, pachnie po prostu wakacjami. Wakacjami. Uwaga. No. Dorzucimy sobie to. Wspaniale, jak to wygląda. Odstawiamy. To jest nasze pire. I teraz zajmiemy się może najpierw warzywami. Tak? Okej. Okay. Warzywami się zajmijmy. Rozgrzejemy patelnię grillową. Przełożymy je sobie później na blaszkę i one mogą być tak, nie wiem, można je podpiec delikatnie później w piecu, zostawić w ciepłym piecu, żeby w trakcie robienia steka. Zachowały temperaturę. Tak, zachowały temperaturę. A, jeszcze mamy przecież kukurydzę. Dorzucimy sobie do grillowania. Potem jak nam zostanie ten smaczek, to obtoczymy sobie jeszcze nasze boczniaki. To są takie niestandardowe, bo to boczniak mikołajkowy. Ja to zrzucę. Czyli tak naprawdę wszystko jest prościutkie, bo tu nie wymaga żadnej większej filozofii. Potrzebujemy dobrych składników, kolejności, żeby nam było łatwo i żeby to mięso uzyskało właściwą temperaturę i miękkość. Tak. I to wszystko. Nic trudnego. No, można nawet to przygotować sobie delikatnie wcześniej, zanim mąż czy żona wróci z pracy, tak? Wszystko będzie gotowe. Tak. Zostawimy sobie tylko steka na koniec. No to Robert, my tu mamy takie prawdziwe restauracyjne, chyba jedno z takich topowych dań restauracyjnych, co? Tak, w sumie takich jednym z najdroższych dań w kartach. Tak, zawsze jakiś tam stek, wołowina to kosztuje i zawsze na tym pucharze taką ogromną uwagę do tego przykuwają. To trochę też jest taka wizytówka restauracji, że jak ktoś zrobi takie danie, to jest ważne, żeby było dobrze zrobione, nie? Tak, to jest też danie, na którym się jest łatwo poślizgnąć. Tak. Częste zwroty. Właśnie, co jest błędem takim najczęstszym? Mięso. Wysmażenie steka. Tak. Wysmażenie steka. To wróci do piekarnika na chwilę? Ja muszę spróbować. Ojej. Chrupkie? Lubię jedzenie, lubię. Ale mało słone. Mało słone? Także możemy jeszcze sypnąć.
Dobra, i wyciągniemy sobie na nóżkę. Nadmiar czosnku sobie zdejmujemy, gdyż może być gorzki. Tak. Jeżeli nam coś zostanie. No i teraz tak. Steka delikatnie bym polał jednak oliwą. Dobrze, polejemy. No i zaczynamy grillować. On już jest taki fajny, nawet po miękkości tego mięsa. Widać, że to będzie nam chodził najdłużej, więc zrobimy go najwcześniej. Patelnia musi być gorąca, prawda? Tak, tak. I też ja mam taką technikę smażenia steka na dwa razy. Czyli zamykam go, odkładam do odpoczynku. Cała temperatura powoli wchodzi do środka, ale jeszcze nie jest tak dobra. I potem go jeszcze drugi raz. Dokańczasz. Dokańczam. No widzicie? Po to jest tutaj szef kuchni, bo to są tajemnice szefów. No. Przyda nam się też termometr. Jeżeli ktoś nie ma praktyki nawet w dotknięciu mięsa, czy żeby rozpoznać, jaki to jest stopień wysmażenia, tak. To przyda się termometr. I teraz tak, temperatury steków, tak, jeżeli chcemy krwisty, tak. To tak oscyluje w 48 stopniach. Czyli to oznacza, że jeżeli wkładamy tam termometr i rośnie temperatura powyżej 48, to znaczy, że go zdejmujemy? Nie. Pamiętajmy, że ten stek jeszcze temperatura będzie rosła, tak? Tak. I teraz tak, ta największa temperatura będzie otaczała ten stek, ale powoli wchodziła do środka. Więc jeżeli on będzie miał tak 45 stopni i będzie odłożony do odpoczynku, powinno nam dojść do tych 48. To jest w zależności, jak grzeliśmy tą patelnię wcześniej, jak on długo tu był. Potem mamy wysmażenie medium rare, no i temperatura mniej więcej 52 stopnie. Idziemy wyżej, 56 stopni, będzie na medium, 58 do 60 będzie taki medium well. Wypieczony, tak. Tak, tak, no i taki well done, którego no ja nie polecam, ale są ludzie, którzy nie lubią krwi, tak. Długo go trzeba będzie gryźć na pewno. Rozumiem, czyli im bardziej krwisty, tym bardziej miękki. To słuchajcie, ja mam taki świetny pomysł na te walentynki. Jeżeli wasz mężczyzna kocha steki, albo wasza kobieta kocha steki, jaki cudowny prezent walentynkowy, ten termometr, prawda? Tak. Bo ja na przykład nie mam termometru w domu. No to już wiadomo. No i dobra, zamykamy mięso. Dobrze, jeżeli jest ono ułożone już tak. Tak. Nie rozciągnięte po całej patelni, tylko tak. Śpiewa. Tak. Tu już czujemy pieprz, pierwszy kontakt taki. Tak. W sumie. No i dobra. On nam się tu ładnie grilluje, możemy go sobie przewrócić delikatnie w bok, wyjdzie nam fajna kratka. To już dla oka miło. Tak. Czyli najpierw jedna strona. Tak. Najpierw jedna strona. Tu nawet możemy sobie sprawdzić mniej więcej, ile on teraz w tym momencie ma, tak? 23. 24 i delikatnie rośnie. Tak. No to ma troszeczkę więcej, tak? No i dobra. My sobie za chwileczkę go jeszcze tak zamkniemy dookoła. Dobra. Zdejmiemy go na chwilę, niech sobie poleży, sprawdzimy temperaturę. Zrobimy dociągniemy sos? I zrobimy sos, tak. Można tu już nawet położyć sobie innego boczniaka. Słuchajcie, bo głównie oglądają mnie dziewczyny. Napiszcie pod tym filmem, jeżeli myślicie albo jeżeli przygotowujecie kolację walentynkową, to jakie dania królują, no właśnie takie kolacyjne, walentynkowe, jakie są wasze pomysły, bo jestem ciekawa. O czym myślicie, kiedy myślicie walentynki, kolacja? O, pod filmikiem. Dobrze, okej. Przyjmiemy go sobie. Może być nawet termometr w tą grubszą część. No właśnie, a szefowa, jaki robi zawsze stopień wysmażenia, albo preferuje, zamawia. Wiecie co, powiem wam tak, jaka jest sytuacja ze stekiem, że nigdy nie zamówiłam steka w restauracji. Ale jak ty to robisz, Robert, i jak wiem, że to jest, wiesz, bardzo dobrej jakości mięso i to puree i to wszystko, to mam ochotę tego spróbować.
bo powiem Ci, że z reguły widziałam, jak jedzą ludzie steki i to takie, wiecie, wielkie mięso dla wikinga wjeżdżało na stół i jakoś tak zawsze mnie nie zachęcało. Przerastało? Przerastały mnie te porcje, to mięso, ta krew. Nie, tam sobie, wiesz, zawsze makaronik, po cichutku. Ale jak Ty to robisz, to spróbuję, to będzie premiera. No, znaczy, ja zawsze tam kawalątek próbowałam, ale z pewną dozą nieśmiałości. Uwaga, przybiję. Natomiast ja wiem, jakie tu są produkty i zupełnie bezpiecznie spróbuję to z Wami na wizji. No i dobra, no sobie tutaj boczniki będą pracowały. Potem jeszcze je sobie dociągniemy i na koniec, jak będziemy wykańczać steka, będziemy go bastować, czyli dodamy tam jeszcze czosnek, rozmaryn, dodamy masło i tym masłem będziemy sobie tam podlewać. Podlewać, dobra. On złapie wtedy większą temperaturę, smak z masła, dodatkowy takiego palonego masła. Palone użyjemy masło, później tak. Sobie tej bazy do sosu. Super. A w międzyczasie możemy sobie uprażyć pieprz, bo to też jest fajny element. Czyli to jest taki zielony pieprz ze słoiczka. Ze słoiczka marynowany, tak. Z olewy octowej. I fajnie jest właśnie go uprażyć, on wtedy wyda więcej smaku z siebie. Dobra, wsypiemy cały. Dobra. Tutaj sobie sek trochę odpocząć, za po 40 stopni praktycznie. Te ma troszeczkę mniej, jak dzisiaj jemy wysmażony. Tak jak serwuje szef. Tak jak serwuje szef. No tak. Ja właśnie wolę tak medium rare. Tak, zrób jak serwujesz. Ja ufam całkowicie kubkom smakowym Roberta, dlatego się w kuchni bardzo dobrze rozumiemy, bo lubimy podobne rzeczy, więc pełne zaufanie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Musimy sobie pokroić w międzyczasie szalotkę. I ta szalotka będzie do sosu. Też. Skończymy sobie steka razem z tą szalotką, potem cały smak wlejemy do tego pieprzu, podciągniemy go winem, to nam się wydusi. Zdejmujemy sobie boczniaki. Dobra, otwieramy? Tak. I teraz tak, patelnia nagrzana. Rzucamy swoje steki, znaczy nasze steki. Zrobimy sobie ładną kratkę. Szło tak i zrobimy. Tak, jeszcze jest taka domowa metoda sprawdzenia steków, ale to są czasem różne mięsa o różnej twardości. O dotyk. Znaczy, wiesz co, dla mnie ta metoda nie działa o tyle, że ja nie potrafię porównać wrażenia z ręki z wrażeniem na mięsie. To, tak? To trzeba mieć wprawę. To... Czyli jest przykładowo tak i wtedy łapiemy kciukiem za palec pierwszy i to wtedy jest teoretycznie miękki mięsień. No. I wysmażenie rare, potem medium rare. No, kto wyczuje w ogóle różnicę między jednym medium a drugim? Well i well done, i wtedy on jest najtwardszy, więc... Słuchajcie, na walentynki termometr. Najlepiej. Tak. Mamy kratkę. Krateczka jest, tak. Ten miał większą temperaturę, więc... A teraz jest zbastujemy. Czyli dorzucamy sobie tutaj czosnek, on sobie nam przedsmaży, dorzucimy trochę szalotki, ten złapie koloru i masło. I tym masłem będziemy steki polewać. Aha. To masło już się nam zaczyna tak palić, tworzy się fajny zapach. Może jeszcze dorzucimy sobie ten rozmaryn. Jak jest masło, to mi już będzie smakować. Okej, to nam teraz spływa. A my sobie tutaj będziemy podlewać. To właściwie cała zabawa w tym daniu to jest później już końcówka przygotowanie steków, bo warzywa sobie leżą grzecznie, pióre zrobione i tylko te steki. Spoko dziewczyny, dobra. Dacie radę. One dużo temperatury już tam nie potrzebowały, to może być chwila po prostu. Odkładamy. I teraz tak, dociągniemy sobie tą. Tak. I co teraz będzie? Teraz tak. Tą cebulę przerzucimy sobie do, może nie taką dużą ilością, ale do? Z częścią tłuszczu do pieprzu i wykończymy sobie sos. Teraz rozumiecie, dlaczego w Bistrobox tak smakują dania. Co mam Wam powiedzieć? Ale nie dajemy tyle tłuszczu. A nie, to nie a propos tłuszczu, a propos, wiesz, no.
osób, które lubią gotować. Robert, pytanie takie, czy gotujesz w domu, czy żona gotuje, bo to wiesz, nie bardzo jest takie często, oczywiste. Bardzo często. Czasem sił już w domu brakuje, ale... Ale coś by się zrobiło, nie? Jeżeli trzeba, chce się dobrze zjeść, żona też czasem, no często nie ma czasu, tak? Więc nie zawsze zdążę coś zrobić, ale... Stajesz za garami. Lubię uszczęśliwić i sam to robię. Widzicie. Dobra, podlewamy troszeczkę wina. Troszeczkę, czyli? No troszeczkę, czyli dla mnie troszeczkę to jest taki kieliszek. Widzicie. Dobra, podlewamy. Okej, okay, i to nam się teraz zredukuje delikatnie. Odparuje. A z Twoich doświadczeń wynika, jak pracowałaś w restauracji, to kobiety też zamawiają steki? Lubią kobiety też steki? Też są kobiety, też, które bardzo lubią wołowinę. No, też mi się tak wydaje. Moja żona bardzo lubi tatara i to... No zawsze tak. Gdzieś jesteśmy, jest tatar, to obowiązkowo. Ewentualnie to ja z kolei śledź. Carpaccio, o właśnie. Też lubi. Musi mieć dzień na śledzie. No tak, bo to musi mieć dzień na śledzie. Okej, okay. Czyli tak. Możemy przystąpić do odgrzania pire. Tak. Już sos nam się kończy. Sos potrzebuje, wiadomo, soli. Wstawimy to pire. Ale pachnie. Pachnie wszystko, Jezu, kiedy będzie można przekazać zapach przez ten ekran? Wykańczamy sos. Tak. Ja lubię troszeczkę mieszać te smaki, troszeczkę podostrzać pod klimaty Azji delikatnie. Bardzo lubię sos ostrygowy. Okej. Okay. Także on nam to jeszcze mocniej dosoli, podbije smaki. Mhm. No i sos sojowy grzybowy. Mhm. To są sosy, które znajdziecie w każdym większym sklepie na dziale Azja. Sobie wymieszamy. Bajka. Bajka? Dobra. Tak powinno być. Teraz złagodzimy to śmietanką. Troszeczkę wybielimy. Tylko niech się jeszcze... Bajka, ale śmietanka musi być. Musi być. Normalnie jeszcze jest inna opcja. Możemy to zagęścić. Masłem po prostu zimnym, tak? Ale zrobimy śmietanę. Ale śmietanowy sos tu fajnie też zagra z pire. Tak. Ja wlewam śmietanę. No i dobra. Musiałam. O Jezus. O Jezus, takie podobne. Tu nam delikatnie zgęstnieje za chwilę. To ja sięgam warzywa. Tak. Ja układam pire na talerzu. Dobra. Warzywa już mamy na wierzchu. Tak. Możemy nakładać. Tak, to nakładam. Proszę uprzejmie. Ja kroję steka. No powiem ci, że... Jeszcze sprawdzę tutaj. Przekrój. Tak jak lubię właśnie, to jest tak? Bardziej taki rare, nawet wpadający w medium rare. Dobra, i brakuje nam jeszcze sosu. Tak. No ja jestem gotowa do próbowania. Mhm. I jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy nam brakuje. Co? Soli. Jakiej bo soli? Bo stek nie był solony. Aaa. Tu polejemy sobie. Ale ty masz jakąś taką specjalną sól, widziałam. Tak, wędzoną. I gdzie ty ją kupujesz? W internecie? No najlepiej, ciężko jest dostępna. Ja wam ją pokażę. To jest taka sól, nią posypiemy steki i to nie jest lokowanie produktu, musicie ją znaleźć. Maldon, wędzona sól. No, po prostu sól w płatkach, jakakolwiek inna morska. Może na rączkę. Tak? Tak, śmiało. Nie wiem ile tej soli. O, ja to więcej. Ty to więcej, nie? Dobra. No i próbujemy. No to próbujemy, Robert. No. Jest miękki. Jezu, jaki pyszny. Przepyszny. Wiesz, jaki jest problem? Jak ja raz spróbowałam tak pysznego steka, to potem każdy następny będzie porównywany do tego. Zatem, słuchajcie, trzeba go robić samemu.
No dobra, słuchajcie. Musimy się z Wami pożegnać, bo wchodzi nam to wyśmienicie. Myślę, że to jest przepis, do którego będziecie wracać cały rok, bo warto, naprawdę to jest po prostu top jedzonko. Dzięki Robert za wszystkie wskazówki. Następnym razem ja robię na kuchni Wam tego steka i zobaczymy, czy się nauczyłam, czy się naumiałam. No i tyle, dzięki Robert za dzisiaj. To ja dziękuję. Co mamy jeszcze z Robertem przygotować z takich trudniejszych rzeczy? Poprosimy o Wasze sugestie na koniec. Lajkujecie, subskrybujecie kanał, bo takie niespodzianki będą. No i co, dziękujemy Wam za dzisiaj. Dziękujemy. I wspaniałych walentynek. Tak. Tak. Miłości dużo. Dużo miłości. Miłość jest bardzo ważna. Jeżeli szukacie innego przepisu z Robertem, zapraszam tutaj.